Nie mam pojęcia czemu, ale pomocy, ale będzie fajnie. Nagram sobie wideo z Trari, będę w ogóle taki super, że wrócę do serii. A tak naprawdę w tym momencie ginę, gdyż się okazuje, że się w nocy pojawiam. Wiem, że nic nie widzicie, ja też nic nie widzę. Chyba wiem, że trzeba zrobić jakieś łóżko, tak mi się jednak wydaje. Bo inaczej jest szansa, że wybije nas tam, gdzie się zespawnowaliśmy. A to nie jest miłe, jak widzimy. O, gwiazda. Nigdy nie wiedziałem, co robią. Kiedyś myślałem, że dają manę. Pewnie wciąż dają, tylko nie umiem ich używać. Jak to się wydarzyło? A, bo skakały i dostały się przez dziurę. To ma sens. Dobra, trzeba je wypuścić i wejść do środka. W nocy lepiej zostań w bezpiecznym miejscu. Niebezpiecznie schodzić po zmroku. Co ty kurcze nie powiesz? Okej, bezpiecznie. Zauważyłem, że można robić gwiazdę w butelce. Wiem, że to pewnie jakieś super marnowanie tych gwiazd. Ale proszę bardzo, mamy prowizoryczną lampę. Może przydałoby się załatać tą dziurę w dachu. Okej, to świetne uczucie, kiedy powinienem tak naprawdę zwiedzać jaskinie i zdobywać przedmioty, a ja sobie przemeblowuję dom, co jest ze mną nie tak. W takim razie wydaje mi się, że w końcu się odważę i spróbujemy zejść jakoś nisko. Lepki granat, żeli gra... Oto my granaty mamy. Granaty, to tutaj różne fajne rzeczy. Właśnie, to tego typu porady, jak widzicie, że znalazłem granat, to mówcie, co można zrobić dzięki temu granatowi. Coś takiego. Okej, zapomniałem, że można na ścianach kłaść pochodnie. To dość ułatwia życie. A właśnie, jeżeli nie będą to za duże spoilery, może ktoś mi napisze, po co są pieniądze, poza tym, że na łatwym trybie gry się je traci po śmierci. Zielony szlam i jakiś diabeł w wodzie. Nie jestem pewien, czy jestem na to gotowy, ale jeżeli coś jest tak nisko w cave'ach, to znaczy, że to nie jest niebezpieczne. A tu jest bardzo dużo różnych ciekawych materiałów. Ruda cyny. Cyna też nie wydaje się chyba jako materiał do robienia przedmiotów. Ale srebro może, srebro może. No to co, ja to sobie pozbieram? Okej, właśnie dostałem w głowę sporą ilością wody. Nie wiem, czy to dobry pomysł to wypuszczać, to coś. A w ogóle noszę mój nagrobek przy sobie. To tak chyba na wszelki wypadek, jakbym zaczął z czymkolwiek walczyć, coś silniejsze od slajma. Dla mnie to wygląda jak jakiś diabeł, na którym siedzi slime, albo to jest skrzynka, która wygląda jak diabeł. Wy się pewnie teraz śmiejecie, że jak możesz nie wiedzieć, co to jest, ale nie wiem. I niestety nie wiem, nie mam pojęcia, czemu chcę się dowiedzieć. Czemu to jest slime z parasolką? Nie wiem, czego mam się bać, a czego się mam nie bać. Slime, skaczesz czy nie? Skaczesz. To jest jakiś boss, to jest... Skakujesz z powrotem czy nie? Dobra, jak... świcidełko. Okej, przypomnienie dla tych, którzy rzeczywiście wyznają się na Terrarii. Proszę mi powiedzieć, po co są pieniądze? Co to jest slime z parasolką? Takie najprostsze porady, na przykład, co mogę znaleźć w jaskiniach i czego mam się bać, czego nie. Za wszystko dziękuję z góry, bo nawet za najprostsze porady, typu ze 100 ziemi zrób sobie zbroję z ziemi i będziesz niepokonany. Naprawdę serdecznie dziękuję. Nie dawajcie mi porad o modach czy o bossach. Tylko takie błagam, jakbyście rozmawiali z kimś, kto pierwszy raz w życiu gra w Terraria. To jest skrzynka, to jest pewnie coś w rodzaju... to jest skrzynka, ale jaką otworzysz, to dostaniesz klątwę. Są tam super dobre przedmioty i na przykład do końca gry będziesz miał super przedmioty, ale inaczej będziesz miał jedno życie. Co to jest? Nie mogę tego kopać. O nie, mam nadzieję, że to nie jest ten taki boss, taki... Kojarzę, kiedyś wideo oglądałem, taki duży robak chodzi przez ziemię, przelatuje. Tak mi się kojarzyło z wieloma grami, to właśnie on ma takie fajne zęby.
Mam nadzieję, że zaraz różne dźwięki słyszałem, że to nie jest to. Błagam, dlatego mówcie mi, jeżeli jest jakiś na przykład posążek, który przyzywa bossa, to ja niekoniecznie wiem, że on przyzywa bossa. Okej, ciekawe, czy to dobry pomysł podkopać. Choć pewnie, że jest to przemyślane właśnie, się nie da podkopać. Słyszę dziwne dźwięki i warczenie, jak do tego podchodzę, więc naprawdę temu nie ufam. Wydaje się, że to rzeczywiście jest coś, co przyzywa bossa. Dobra, wydaje mi się, że sprawdzę to fioletowe i będziemy mogli kończyć. I gwarantuję wam, że jeżeli wytłumaczycie mi, czego mam się bać, a czego nie, i zdobędę jakieś przedmioty, jak poprosicie mnie o zabicie czegoś, a to spróbuję zabić. Jesteśmy przy tym magicznym materiale. Pewnie nie możemy tego wykopać. No jak żeby inaczej. Co jeżeli bym zrobił stół warsztatowy i zrobiłbym z kamienia piec i przetopiłbym srebro i zrobił sobie lepszy kilof? Ciekawe, czy tak by się dało. Mamy piec w takim razie. Mamy piec i zobaczmy, czy możemy przepalić. Okej, mam posąg zbroi. Nie wiem po co. Sztabka cyny. Sztabka ołowiu. O, ołowiane kowadło. Przedmiotów z metalowych sztabek. O, to są metalowe sztabki, tak mi się wydaje. To, co teraz ciągle wytwarzam. Dostałem achievement na Steamie, czyli coś osiągnąłem. Podejść do ołowianego kowadła, nacisnąć escape, a nie tab. Ołowiany krótki miecz. 9 punktów obrażeń zwarciu, nie umiem mówić. Ołowiany łuk. Taleta. Srebrny topór. Srebrny pałasz. 11 punktów obrażeń. 9 punktów bardzo wysoka szybkość. Przeciętny. Wydaje mi się, że ten pałasz... fajne rzeczy się zaczynają. O, może coś w końcu osiągnę w terrarii. Halo. Dobrze. Tu jest dużo rzeczy. To nie wiedziałem, że tu nawet kowadło można robić. Czyli pewnie można kopać metale. Z tego robić najróżniejsze narzędzia. Dobrze, fajnie. Tylko planem było ulepszenie kilofa. A ulepszeń kilofa nie widzę. Więc kolejna rzecz, jakby ktoś mógł napisać, jak ulepszyć kilof. No i co, to by było chyba na tyle. No i widzimy się w kolejnych odcinkach z Terrarii. Do zobaczenia.